Joker, wiesz jak to jest być zjebem, nie umiesz trafić w bit szczerze i zanim w końcu skill zbierzesz, to umrzesz na HIV. Ledger. Dziś zjebie chciałeś innym urągać w wersach, całe życie marzysz, żeby być królem w tekstach, a gdy Heath Ledger zobaczył, jak wygląda jego następca, to wstał z grobu i się przechrzcił na AIDS-a. Kiedyś Heath Ledger, nagroda za walkę z Mrocznym Rycerzem. Później Joaquin Phoenix, Oscar za główną rolę w Jokerze. Więc z ciekawości sprawdziłem twojego face'a, frajerze, żeby zobaczyć, czy przyszłość może do ciebie należeć. I powiem wam szczerze, że przeciwnik z niego żaden. Wygląda jak wykastrowane zwierzę, chcące wszystko załatwić płaczem. Już na twoim facebookowym profilu można zobaczyć jakiś ciebie błazen. Pozwól, że przytoczę. Konrad Grzesikiewicz, technik do spraw nakurwiania wiader. Wow, ambitnie. Mogę cię tak cisnąć w kwestii typie, bo życie i tak ci od małego beszta. Jeżeli ty byłeś najsilniejszym plemnikiem, to nie chcę wiedzieć, jak wyglądała reszta. Round! Usłyszałem Pate i myślałem kozak, centralnie. Najpierw walki, potem freestyle, potem stream na Dedaście. Potem kurwa spojrzałem na ciebie, ty błaźnie, i przypominasz mi wychudzoną wersję Cerbera z WBW z 2K16. U Pejtera było czuć punch, u ciebie żaden punch autorski. Kurwa. U Pejtera było czuć punch, u ciebie żaden punch autorski. Masz chujowe traki, tutaj możesz wyciągnąć wnioski. Kurwa, czułem jakby się BDS z Filipkiem mieli beef wznowić. Kurwa, aj! Jebać. Jedziesz. Round. Dobra. Twoja ksywka to jedno wielkie nieporozumienie i śpieszę już z przykładem koleżkom. Joker z 2019 to dramat kryminał, jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem. Joker z 95 to dramat na rymach, z pasią na świnia, żałuję, że nie wyskrobane. Joker to film, w który strudzony życiem komik popada w obłęd i zostaje psychopatycznym mordercą. Ten Joker wkurwiony przegrywa życie, wygląda jak oblech, jest antonimem słowa zwycięstwo. Jestem asem na majku, bo jestem konkret MC. To, że w talii jesteś jak lotek, nie znaczy, że będziesz śmieszny. Parafrazując Joe'ego z Pass the Mic, mogę cię rozpieprzyć, bo nasza grupa jest jak poker. Joker jest bezużyteczny. Na koniec muszę porozmawiać z włodarzami rap knockoutu, bo od kilku edycji bierzecie ludzi z WLW parami. Są osoby, które mają potencjał do rapsów oraz te, które są przegrywami. Pierwsza grupa to Ryba, Toczek, Mopsik i wtedy jest respekt i rzucanie punchline'ami. Druga grupa to Kała, Gwiazda, Joker. A czy warto, odpowiedzcie sobie sami. Round! U Pejtera było czuć punche, tutaj żaden punch autorski. Tutaj patrzę na ciebie, kurwa, i wyciągam wnioski. Słuchając twojego wejścia, czułem się, jakbym Filipka z BDS-em miał wznowić. Mówiłeś na wejściu, że to jest jak down ciągnący loda. Znasz to z autopsji? I w sumie tutaj wpadnę, no to, bo to jest temat palący. Mówiłeś, że down ciągnący gałę, kurwa, tylko kiedy byłeś tym ciągnącym. I kiedy wchodzę, tutaj położę dobry freestyle. Mówisz, że nasz rap jest chujowy, to jest dopiero hipokryzja. Yo, od follow-upów, follow-upem tym razem rzucę, chociaż od nich zazwyczaj stronie. Chociaż, ponieważ jedna rzecz, kurwa, cały czas chodzi po mojej głowie. Mówisz, że nasz rap to gówno w sedesie i tutaj powiem człowiek, że kurwa łykasz to gówno tak często, że pochylasz głowę do kibla i udajesz, że jesteś Posejdonem. Wygooglowałem sobie tego gościa. Wygooglowałem sobie gościa, żeby sprawdzić, jakie na trakach ma kminki. Znalazłem kawałek przemyślenia i jego challenge, Hot 16. Mówił, że chce zjeździć Polskę i odwiedzać bitwy, więc z ciekawości wszedłem na PFL i sprawdziłem jego freestyle. Pierwsza walka z młodym wariatem. Tutaj fajnie tak nadmienię, ale chujowe punchline'y, tak w mojej ocenie. Potem był freestyle z Jaskrem i tutaj nadmienię. Rzucili grosza Wiedźminowi, więc rzućcie grosz na jego upośledzenie. Tutaj powiem prosto i to sprawdź, ziombel, ty miałeś 2 miesiące, a ja 2 tygodnie. Tutaj wrzucę prosto, bo to są puncze godne. Ty nagrałeś kawałek tango, a ja jak tako pójdę w tango polskie. Round!